Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w ostatnim już let's playu podróży do Crasha Bandicoot 4. It's about time. Zagrajmy w Crash Bandicoot 3 Warped na PS4, ponieważ gramy sobie z kompilacji Insane Trilogy, więc teraz X. Po wspaniałym let's playu z Crasha 1 i po jeszcze lepszym let's playu z Crasha 2 z kompilacji Insane Trilogy, przedczas na jeszcze lepszy let's play z Crasha Bandicoot 3 Warped. Więc w jakiej między innymi teraz zasadach będziemy robili ten let's play? Otóż jak słyszycie mój głos, ten taki naturalny, i słyszycie audio z gry trochę ściszone, to jest dlatego, że postanowiłem, że ten odcinek to będzie jedna wielka sesja, czyli maksymalnie do równo godziny robimy odcinek i wstawiam go na YouTube w trybie premiery, byśmy mogli w następnym odcinku zająć się za prawdopodobnie relikty i w trzecim i zarazem finałowym odcinku skończymy sobie już gierkę robiąc 105%, ponieważ tak będziemy robili w tej gierce 105%, więc bez zbędnego przedłużania ja się wyciszam, a was zapraszam do oglądania. Uka Uka is free? No, it cannot be. Evil, great evil has come. None have dared fail the great Uka Uka even once. But you, Cortex, you have failed me twice. Great Uka Uka! It was that infernal bandicoot! From deep inside my devil prison, I sent you simple instructions to follow. But you lost the gems, you lost the crystals, and I have lost my patience! There is now no other power source left on this planet! I know we've had a few unfortunate setbacks. And failed! But since your bumbling has managed to set me free, I am feeling generous. There is still a way to amass the power needed to enslave this miserable planet. And this time, the great Uka Uka will make sure that you do it right! After many eons, my evil twin brother, Uka Uka, has been freed from his underground prison. Long ago, I locked him there to protect the world from his malice. Now, free once again, he must be stopped. Children, Uka Uka and Cortex plan to use this time-twisting machine to gather crystals that lay scattered across time. I have brought you here to recover the crystals before they do. To open the time portal, simply stand on a button and then jump into the portal. Good luck! Moi kochani, jesteśmy to po tej wspaniałej cutscence i powiem wam tak, naprawdę to co Vicarious Visions odwaliło w Crashu 3, jeżeli chodzi o intro, to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie, naprawdę. Ja wcale nie żartuję tutaj. Serio, tak piękne intro i tak piękna grafika, ona jakby mówię, przewyższa chyba wszystkie gry z Crashem.
A tu ogólnie mamy, jak widzicie, ogromny monitor Skoko, która sobie przegląda poziomy z Crasha 1, z Crasha 2 i tyle w zasadzie. No ale tak, z fabuły to, jak mogliście się domyślić, było tak, że po pokonaniu Cortexa, po dobrym zakończeniu 100%, kiedy baza Cortexa uderzyła o świątynię, uwolniła pewną maskę, która okazała się bratem Aku Aku, czyli Uka Uka. I tak na dobrą sprawę to on dowodził Cortexem i to on Cortexowi wysyłał różne tam, wiecie, plany na podbój świata i teraz Uka Uka wziął sprawę w swoje ręce, no i również zatrudnił do tej roboty niejakiego doktora czasu, czyli doktora Nitrusa, Nefariusa Tropiego, przez chwilę chciałem powiedzieć Nitrus Brio, który jest odpowiedzialny za Time Twister, czyli właśnie za ten oto warp room, gdzie możemy wchodzić sobie do różnych wymiarów, ponieważ fabuła Crasha 3 jest następująca, że te kryształy, które zebraliśmy w Crashu 2, musimy teraz cofnąć się do tych czasów, czyli tam do tych poziomów, gdzie robiliśmy, powiedzmy, w Crashu 2 zbieranie kryształków, tylko że nie do końca to będzie powrót do poziomów z Crasha 2, bo będziemy cofali się do czasów, gdzie te kryształy oryginalnie były, bo skądś Cortex musiał wziąć te pozostałe 24 kryształy, czyż nie? Więc na przykład odwiedzimy takie poziomy jak średniowiecze, odwiedzimy takie poziomy jak podwoda, wow, Cortex nauczył się nurkować, fajnie, Orient Express, czyli Chiny, prehistoria oraz można by powiedzieć ocean. Więc może polećmy z zasadą z mojego let's playa z Crasha 2 i zróbmy po prostu poziomy od dupy strony. Tylko zanim to zrobię, sprawdźmy, jak mniej więcej jest głośność. Wszystko jest jak najbardziej git. Więc bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy zabawę. A zapomniałem, że Koko tutaj musi wejść. You always muck in my mud. Oh, look! I have a mask helping me too. We will find out which one is more powerful soon enough. Dobra, Cortex, spal gumę. W ogóle nie wiem, co ty sobie tam sobą reprezentujesz. To, że ty masz też drugą maskę, to nie oznacza, że jesteś nie wiadomo jak lepszy. Już nie przesadzaj, kurde. Już nie łechtaj tak swojego tego ego. Ale proszę państwa, przed wami jeden z piękniejszych poziomów, jeżeli chodzi o całego Crasha 3, bo naprawdę graficznie ten poziom dosłownie wymiata, dosłownie i w przenośni, serio, on tak pięknie wygląda, że to jest przegięcie pały. Mówię to autentycznie serio teraz. Making Waves, czyli poziom właśnie, gdzie płyniemy sobie motorówką, jest naprawdę bardzo spoko i oczywiście animacja, która bardzo mnie triggerowała za młodu, gdzie Koko dosłownie obrywała deską. Znaczy, może nie deską, a wiosłem. W ogóle jak grę słyszycie? Bo wydaje mi się, że chyba całkiem spoko tam sobie ściszyłem, żebyście w miarę mnie i grę dobrze słyszeli. Przynajmniej tak mi się wydaje, oczywiście mogę się mylić. Dobrze, dobrze, dobrze. Ładnie. Świetnie. Zarąbiście. No ale tak, stwierdziłem, że to byłby dobry pomysł, żeby zrobić taki godzinny odcinek dla was w premierce, dlatego że w pierwszym odcinku byśmy po prostu przeszli fabułę nie na 100%, a w drugim byśmy już tam robili te relikty i tak dalej. A trzeci byśmy zostawili na, nie wiem, zakończenie 105% i tyle. I Elo Benz, mamy całą drogę albo podróż do Crasha 4 zrobioną. Bez zbędnych jakichś tam ceregieli. W ogóle pamiętam, jak pierwszy raz w ogóle w Crasha 3 zagrałem sobie, w sensie z kompilacji Insane Trilogy u kolegi na PS4. I później grałem już u siebie na oficjalnym streamie, bo ja na początku miałem trochę dosyć Crasha Insane Trilogy po ograniu Crasha 1 i 2. I potem zrobiłem sobie taką roczną przerwę i ta roczna przerwa dała mi pewne pozytywy, ponieważ rok później, czyli w 2018 roku, wyszedł patch, który dał nowy poziom do Crasha 3 oraz to, że skrócił loadingi, bo jak pamiętacie, loadingi w Crashu Insane Trilogy były bardzo, ale to bardzo niefajne, dlatego że były mega długie i mega triggerujące, jak ja to lubię zresztą mówić. Bo serio, one trwały po prostu za długo, nie będę tego ukrywał. Dobra, Making Waves mamy zaliczone, bardzo się cieszę z tego powodu. I czas na Boneyard, czyli poziom prehistoryczny.
I powiem wam szczerze, nie żałuję, że ja rok później zagrałem sobie w Crash'a 3 na kanale, w sensie wtedy z 2017 na 18, bo mówię, został dodany nowy poziom, który jest dosłownie autorskim poziomem przez Vicarious Visions. Jest on na tyle trudny, że jestem ciekaw, jaki tam relikt uda mi się zdobyć. Chciałem naprawdę mierzyć na same platynki, ale myślę, że platynki i goldy to będzie naprawdę coś. Czyli po prostu nie będę tutaj za bardzo wychylał się, że o, tylko same platynki, bo inaczej, kurde, let's play canceluję. Sorry, Winnetou, ja jakby wolę pociągnąć tę serię dalej, mimo co. I nie chcę z takich gównianych powodów kończyć lub usuwać nagrania tylko dlatego, bo nie wiem, nie mam samych platynek. Ja potrafię same platynki bezproblemowo zrobić w Team Racing, dlatego że w Team Racing tak na dobrą sprawę i w Nitro Fueled i w normalnym jest to po prostu bułka z masłem. No w Crashach platformowych zawsze miałem z tym problem, bo nigdy nie miałem cierpliwości właśnie do takich poziomów jak Under Pressure czy poziomy arabskie. Serio, do tych poziomów też nie miałem cierpliwości. Więc tutaj, no mówię, będę skupiał się jak najwięcej platynek, ale nie będę też jakby się zmuszał. Jeżeli w jakimś poziomie mi nie wyjdzie, to po prostu tego nie będę robił, bo najwidoczniej, nie wiem, nie mam na to weny lub nie mam, Boże, na to czasu. Kto wie? No i teraz robimy sobie rundę bonusową w poziomie Boneyard. Fajne jest to, że ogólnie w rundach bonusowych są jakby remiksy tych normalnych muzyczek z poziomów. To jest mega ładne. A ten wulkan w tle, ta ściana, kurde, wulkanu jest epicka. Ja lubię na takie małe detale zwracać uwagi, ale naprawdę sama grafika, kurde, jest po prostu przeepicka. Ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że przez to w Crashu Bandicoot 4 It's About Time grafika bardzo zsie, bo jest taka bardzo nie wiem, kreskówkowa i tak dalej. Tylko zwróćcie uwagę, kto jest odpowiedzialny za tego, za Crash Bandicoot 4 It's About Time, bo za trylogię jest odpowiedzialny Vicarious Visions. Toys for Bob z kolei jest odpowiedzialny za czwórkę. I jakby można by powiedzieć, to jest trochę ich koncepcja czwórki, bo oni nie robili takiej gierki, powiedzmy, w takiej grafice jak Vicarious Visions. Bo nie ukrywajmy, ale porównując Crash'a Ancient Trilogy do Crash'a 4, to Crash Ancient Trilogy ma bardzo taką realistyczną wręcz grafikę. Taką, jakby to było serio, nie wiem, prawdziwe życie. Mógłbym to tak nawet porównać. Uwaga na Triceratopsy. Sorry, na pterodaktyle. Triceratops nas goni. I myk! Spadamy w dół. Ładnie został porobiony ten triceratopsik. No i to ja rozumiem, kurde. Takie krótkie ekrany ładowania to jest naprawdę sztosiwo. Słyszałem ogólnie, że w wersji na Switcha ekrany ładowania są trochę dłuższe, ale to tylko mówię, słyszałem i nie jestem tutaj w stanie tego potwierdzić, bo Switcha nie posiadam, a tym bardziej Crash'a Ancient na Switcha nie posiadam. Dobra, czas na Orient Express. Kolejny poziom kokosa. Bandicootosa. No i dobra, no to lecimy z koksem sobie teraz. Zobaczymy, jak będzie wyglądał poziom koko. Już wygląda bardzo fajnie, już się fajnie steruje w nim. Ogólnie mówię, to co Vicarious Visions odwaliło z Crashem, to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie, naprawdę. Jestem zadowolony, że oni jakby mieli możliwość zrobienia trylogii, bo oni już w czasach, kiedy robili gry na Game Boya, czyli wiecie, tam Crash'a Entrance, Crash'a The Huge Adventure, byli nazywani przez fanów jako tacy zastępcy dla Crash'a, bo ile oni nostalgii włożyli w gry na Game Boya, to jest naprawdę wow. Jestem mega w szoku. I to było widać, że Vicarious Visions było fanami Crash'a. Bo inaczej by tyle nostalgii nie dało w tych grach na Game Boya. Chyba za uderzenie o ten taki koszyk chyba była trofka, jak się pierwszy raz grało w Crash'a 3. Z tego co mi się kojarzy. Mogę równie dobrze klepać głupoty, bo ja ostatni raz zdobywałem trofki te, no oj, bardzo dawno temu. I tutaj widzę, że kurde chamsko zrobili, bo życie nie ma. Co to miało być? Halo? W ogóle pewną rzecz zauważyłem w
intrze. Nie wiem, czy wy to też zauważyliście, ale jak pamiętacie intro w Crashu Trójce, tam gdzie była chatka Aku Aku, gdzie oni tam robili tą tak zwaną naradę przed udaniem się do Time Twistera, to przecież było coś takiego, że kiedy Aku Aku wydał rozkaz polecenia tam, to przecież Pura, Polar polecieli i Polar przecież tam przed drzwiami został w oryginale. Że on tak, wiecie, tak łapkami jeszcze się przygotowywał, jakby chciał komuś coś zrobić. A w NSA Trilogy się tego pozbyli, jakby Polar też tam się miał zaraz pojawić. Szkoda w ogóle, że w Trójce nie zrobili jakiegoś poziomu dla Polarka, że i Crash i Coco by mieli jakby swoje takie poziomy, wiecie, gdzie mogliby podróżować na swoich pupilach. No i Coco teraz ładnie tańczy. Więc Coco nie będzie mogła czuć się zdyskryminowana, ponieważ będzie dużo jej w tym let's playu. Bo czasówki również Coco sobie też będziemy robić pewnie. No to co? No to Under Pressure, let's go! Tiny get crystals and bring them to Big Colosseum in Rome. Crash! Leave them for Tiny! Or Crash get crushed! Ta, to był Tiny Tiger. Jak widzicie, troszeczkę się no zmienił. Ale przynajmniej on jest bardziej adekwatnym modelem do tego niż w oryginalnym Crashu Trójce, gdzie po prostu w tych cutscenkach właśnie mini portalowych, jak mogę to tak powiedzieć, to praktycznie gęba Tiny'ego Tigera była troszeczkę niepodobna w tych cutscenkach, a inna była w trakcie gameplayu. W ogóle tutaj była taka, nie wiem jakby to powiedzieć, taki koral blokował tutaj jakby chyba drogę do tej skrzynki, o ile dobrze pamiętam. W oryginale. A nie, przepraszam, to jeszcze nie tutaj. Sorry, pomyliłem się. Bo już tak chciałem się przyczepić do jednej rzeczy, ale to jednak nie tutaj. Zapominam się, że to zawsze w drugim poziomie było. Bo w drugim poziomie na początku dostawaliśmy pewną rzecz, którą zaraz zresztą zobaczymy. Ale ta, poziomy podwodne to są moje nieironicznie też ulubione poziomy z Crasha Trójki. Ze względu chociażby na soundtrack, który jest po prostu przeepicki. I ze względu na to, że no są one po prostu lepsze. Na pewno są lepiej zrobione niż te w The Wrath of Cortex. To ja wam mogę tutaj z ręką na sercu powiedzieć, że The Wrath of Cortex po prostu spieprzył, spartolił po całości poziomy podwodne. I nie jest to tylko moja opinia, jest to tylko też opinia ogólnie fanów, bo większość fanów wolało jednak ten klimat Crasha Trójki niż The Wrath of Cortex, nie ukrywajmy tego. Nie wiem czemu mi się wydaje, ale tutaj chyba jedna skrzynka została wywalona. Bo tam przed jakby dostaniem się do tej sekcji, to wydaje mi się, że była jeszcze jedna skrzynka w oryginale. Ale mogę równie dobrze się mylić. I uwierzcie mi, chcę się mylić. W ogóle ta bomba jak ładnie świeci, ja pierdzielę. Ja lubię na takie kurde pierdoły zwracać uwagę, ale to jest po prostu fajne, no ja, mi się podoba coś takiego. Mega fajna sprawa. Ja będę dosyć bardzo w tym let's play zwracał uwagę na takie pierdoły, więc przyzwyczajajcie się, że będę na przykład podniecał się jakimiś elementami graficznymi, bo po prostu uważam, że fajnie to jest ogarnięte. W ogóle tutaj była maska Aku Aku w oryginale, nie wiedzieć czemu tutaj już jej nie ma. O, i mamy wszystkie skrzynki, nice one. Rekinek, no oczywiście był tutaj, nic się nie zmieniło. W ogóle jak szybko się niszczy ta motorówka. To jest w ogóle naprawdę epickie, że to się tak szybko zniszczyło. Bez, wiecie, żadnych tutaj ceregieli ani bez niczego. Po prostu pach i nie ma, a w Crashu Trójce to trzeba było czekać nie wiadomo ile, żeby to się zniszczyło. Więc kto wie, może tutaj będzie łatwiej platynkę zrobić w Crashu Trójce niż w Crashu Trójce oryginalnym. No i czas na ostatni poziom, który technicznie powinien być pierwszy, czyli Toad Village. Poziom w średniowieczu. Toad Village, lecimy sobie z Coxem. Bardzo nostalgiczny poziom ze względu chociażby na soundtrack, jakby chociażby na to, co się tutaj w tym poziomie dzieje. No i tutaj mamy mały taki poradnik, jak widzicie, że X to jump, spin to kwadrat, kółko to jest wiadomo co, to czyli slide. A trójkąt to HUD lub po prostu interface, jak chcemy sobie nazwać. Pamiętam jak ze dzieciaka mnie te kozły denerwowały. To było po prostu coś
Z jednej strony epickiego, z drugiej strony takiego mega triggerującego. Albo żaby, które po prostu... Czemu w ogóle ja straciłem aku-aku, skoro skoczyłem na żabę i powinno być wszystko git? O, i tutaj mamy inspirację wersją amerykańską, bo jak wiecie, w wersji europejskiej Crash'a 3 tutaj nie byłoby skrzynki z aku-aku, tylko skrzynka ze znakiem zapytania w oryginale. I w zasadzie też jest inspiracja, jeżeli chodzi o tych tutaj pomocników Cortexa, którzy wyciągają miecz w tym poziomie z dziurki. Ponieważ oni bardzo mocno przyspieszone animacje mają w wersji europejskiej, w oryginale, a w wersji amerykańskiej mają spowolnione. I to jest to samo tutaj, że tutaj mają bardziej spowolnione niż przyspieszone. 20 żyć już mamy, no to jest kurde ładny wynik. Miałbym pewnie więcej, ale straciłem jedno życie w bardzo bezsensowny sposób, więc... Tja. I to w poziomie Making Waves. Lub Aj Matej w becie. Aj Matej. Tutaj pewnie będzie pewna postać, kiedy zdobędziemy 105%, ale ja nie będę spoilerował, wy pewnie wiecie kto to. Ale jeżeli ktoś nie wie, to nie spoilerujcie innym, jeżeli mogę was o to prosić. No ja wiem, że wy tam już na premierce będziecie pisać i hehe, heheszki i tak dalej. Więc no. No i proszę bardzo, kurde, poziom prawie że na 100% zrobiony, bo tam, wiadomo, reliktu brakuje i tylko tyle. No to co, pierwsze 5 poziomów zaliczone, więc nadszedł czas na konfrontację z naszym pierwszym bossem, czyli Tiny Tigerem. Jestem ciekaw, co on ciekawego zaprezentuje nam w tej całej konfrontacji, bo naprawdę ja się ewidentnie doczekać nie mogę. Tiny, dawaj, pokaż co potrafisz. Jestem naprawdę ciekaw tego, co tutaj nam zaprezentujesz. Nieironicznie. O, i to jest naprawdę coś fajnie zrobionego. Ta cutscenka po prostu pięknie wygląda. To mi się bardzo podoba. Już naprawdę Vicarious Visions po raz kolejny to powiem, ale plusuje sobie u mnie. To wszystko graficznie tak pięknie wygląda, że to jest hit. I mamy Cortexa, który sobie tam siedzi i w sumie obserwuje nas, co my takiego robimy. My tylko chcemy Tiny'ego Tigera zaatakować. Ogólnie może powiem, dlaczego Tiny Tiger ma ten strój i dlaczego, co mu się w ogóle z ręką stało. Otóż jak wiecie bądź nie, po pokonaniu Tiny'ego Tigera z Crash'a 2, Tiny spadł na rękę i sobie ją skrzywdził. I w Crash'u 3 Uka Uka oraz Cortex odnaleźli Tiny'ego Tigera i po prostu go przeprogramowali, w sensie mu mózg przeprogramowali. Bo oryginalnie Tiny Tiger był lojalny dla doktora Nitrusa Brio. Ale jako, że w Ancient Trilogy panowie się pokłócili, w Crashu 2 dokładnie, to Cortex zrobił bardzo niemiły ruch i po prostu przeprogramował Tiny'ego tak, by zrobić też Erbrio na złość. Przez co teraz, zamiast Tiny Tiger być lojalny dla swojego pierwotnego twórcy, czyli dla doktora Nitrusa Brio, to jest pierwotny dla Cortexa. No i teraz dodatkowa animacja, gdzie ludzie, a raczej publiczność rzuca w Tiny'ego Tigera pomidorami. Ej, proszę mnie nie obrażać, halo. No i mamy naszą pierwszą moc, Super Charge Body Slam, który bezproblemowo niszczy skrzynki z te takie, wiecie, niebiesko-czerwone. Zresztą będzie ich niedługo debiut, ale wy już je widzieliście w Crashu 2, więc no. Well done, children. By defeating Tiny, you have unlocked the gate to the next time travel area. Go back to the center of this time twister and save your progress if you wish. From there, you will see that the gate to the second time travel area is now open. No elo, Aku Aku, fajnie, że tam nam coś pogadałeś. Cieszę się niezmiernie z tego powodu. Już mamy 11% gry, jak widzicie, więc to jest całkiem sporo. A tutaj mamy właśnie, no, specjalny poziom, o którym już wam wspominałem na początku, który również sobie będziemy robić, ale na razie jego nazwy nie będę tutaj pokazywał. On od razu jest dla nas odblokowany, tak więc nie ma najmniejszego problemu, żeby zabrać się za niego.
pod koniec serii. Więc teraz skupmy się może na drugim warp roomie i znowu od końca robimy sobie poziomy, czyli czas na Midnight Run. I to jest poziom Coco. Why must you continue to be a thorn in our side? Who? What? Where was I? Oh, Tiny was a good fellow. He hated everyone and everything, but a good heart nonetheless. Please be more reasonable with my minions next time. Okej, już tam nie triggerujcie się aż tak, panowie, kurde, to nie moja wina, że Tiny do mnie od razu z pyskiem wyleciał. Dostał na to, na co zasłużył, kurde, więc ja nie mam zamiaru być przy tym bierny. Nie żeby coś. To jest druga i zarazem ostatnia wersja poziomu z Purą w tej gierce. I mogę powiedzieć to tu i teraz, że jest to jeden z jeszcze lepszych poziomów, dlatego że uważam, że tutaj noc jest adekwatna do klimatu tego poziomu. W ogóle bardzo lubię te poziomy z Purą, ale mimo co mam teraz jakoś tak większą nostalgię do poziomów Crasha z Polarkiem. Jakoś tak lepsze były. Nie wiem, czemu mi się wydaje. Może dlatego, że były też w zimowym klimacie i to też jakoś ma jakiś taki wpływ na to. O tak, oczywiście, omiń skrzynkę, no. Nie no, skrzynki to nie możemy omijać. Musi być 100%. A raczej 105%, bo inaczej, kurde, komu, jak nie komu, to idę do domu, jak to mawiają. Przynajmniej u mnie tak mówią. Ale chamstwo. Tutaj było w oryginale 2 życia, ale zabrali życia. Ale chamstwo. No dobra, to trochę było specjalnie już zrobione. Zaraz spróbujmy zdobyć te dwie skrzynki, no już na luzaku. Dokładnie, tak. Tak jak to było przed chwilą zaprezentowane. Let's do this shit. Dalej z poziomem. Nie to. Właśnie ja tego bardzo nie lubię w Insane, bo to często się dzieje u mnie właśnie w Insane i tylko w Insane, że po prostu jakoś tak zbliża się lekko do krawędzi i nagle animacja zaliczy, jakbym chciał, kurde, tą rampą do góry się dostać. Nie, nic z tych rzeczy. Mnie nie interesuje, co tam jest u góry. Przynajmniej na chwilę obecną. Ale może jak tu kiedyś wrócę, to wtedy się zainteresuję, może tam jakieś życia będą czy coś. Okej, mamy wszystko zebrane, bardzo mnie to cieszy, bardzo mi się to podoba, więc zbierajmy to, co nasze. Tak jest. No i teraz przyszedł czas na kolejny poziom, czyli Tomb Time, poziom numer 9. Ale fajnie się wyczarowałaś, o Jezu Koko, ale ty magik jesteś, serio, wohohoho. Ja tobie do pięt nie dorastam, jeżeli chodzi o takie sztuczki. Weź mnie naucz, kurde. Tomb Time, let's go. Na szczęście jeszcze nie ma żadnego komunikatu, więc mogę sobie na razie mieć tę gierkę ściszoną na 31 decybeli. Więc będzie wszystko git, wszystko w porządalu, jak to mawiają. I co, Tomb Time to jest po prostu poziom egipski. Nic szczególnego się w tym poziomie nie dzieje, poza tym, że nie możemy go chwilowo zrobić na 100%, ponieważ żeby go zrobić na 100%, potrzebujemy kolorowego klejnocika. A to jest klejnot o kolorze fioletowym albo purpurowym. Więc, ponieważ nie możemy tego zrobić, to po prostu lećmy sobie do przodu bez zbędnego przedłużania, bez zbędnych ceregieli. I tyle w temacie. Pozdro 600. Rundę bonusową na razie omijamy, bo nie ma sensu jej robić. Dopiero ją zrobimy wtedy, kiedy będziemy na to gotowi, psychicznie, moralnie i społecznie. A czemu tutaj został zrobiony body slam? Nie kumam tego za bardzo. O, tutaj aku normalnie jest, a nie tak jak w wersji europejskiej, że zastąpili to skrzynką ze znakiem zapytania. Nie wiedzieć czemu w ogóle.
Tak, na takie rzeczy będę też zwracał uwagę, bo doskonale pamiętam oryginał, ponieważ niedawno przecież grałem robiąc Let's Play. Taką oficjalnie pierwszą podróż do Crash'a 4, bo to jest taka druga podróż. Czyli mamy i starą trylogię, i nową trylogię. Patrzcie, jaki kurde big brain ze mnie. Zamiast jednej to zrobiłem dwie trylogie. I to jeszcze w Let's Play'u. O, widzicie? Jak to ładnie poleciało za pierwszym razem. Cały ludzki poziom jest zrobiony. No może nie cały, ale przynajmniej te 50%, które jest dla nas dostępne na chwilę obecną. Dobrze. No i teraz co? Hogride! Czym się charakteryzuje Hogride? Jest to po prostu poziom wyścigowy. I to jest pierwszy poziom wyścigowy ogólnie w serii, bo takiego poziomu nie było ani w Crashu 1, ani w 2, więc mamy oficjalny pierwszy debiut. I w tle możemy zobaczyć sobie banery z Cortexem i Entropim oraz Dingodilem. Znaczy może Dingodilem to jest bardziej Dingodile Soda. I to jest taka jedyna ciekawostka, o której mogę wspomnieć, że... Że wiecie co? Powtarzam poziom. Bo minąłem skrzynkę w taki beznadziejny sposób, ja tak nie mogę. Ja muszę mieć i klejnot, i kryształ, przynajmniej w tym poziomie. No, w następnym to już nie muszę się trzymać tej zasady, ale tutaj jak najbardziej. Trzeba się trzymać tej zasady tutaj. Tu i już. Tu i teraz. No, i teraz możemy lecieć z koksem. Więc tak, raz, dwa, trzy, cztery, o. I teraz możemy lecieć dalej sobie. Chyba, że się okaże, że tylko klejnot zbiorę, bo nie zajmę pierwszego miejsca. Wtedy to będzie płacz i zgrzytanie zębów. Od razu mówię. Ale myślę, że się uda. Myślę, że nie będzie tutaj żadnych przeszkód. Aż tak wielkich przeszkód, żeby się nie udało. No, tu już mamy w ogóle drugie miejsce. I tylko tego typa wyminąć. I tyle. Jezu, ale to poszło łatwiutko. Nie! Ja pierdolę, nie, no czemu tak? Czemu mi gra na złość zrobił? Ja wiedziałem, że jak mi pójdzie za dobrze, to kurde gra mi jeszcze szpileczkę kurde wbije, nie? To było pewne, że szpileczka zostanie wbita. Pal gumę, Crash, nie ma tańca. Nie zabrałeś wszystkiego. Będzie taniec, jak zbierzesz wszystko. To wtedy może pomyślę nad tańcem twoim, ale tak to pal gumę. Robimy to jeszcze raz. Robimy to jeszcze raz, ja się tak kurwa nie dam. Teraz przynajmniej muszę być pierwszy. Dopiero założę okulary, jak mi się uda. O, taki challenge sobie zrobię. Najwyżej będę trochę gorzej widział. No ale nie, na razie jest wszystko git. Na razie nie narzekam na jakby jakieś zamazanie czy coś. Nie, bo ja mówię, ja okulary do komputera bardziej noszę niż ogólnie, bo w rzeczywistości ja okularów nie noszę, bo ostatnio mam takie problemy ze wzrokiem, że... Potrzebuję, bo czasami jak odpowiadam komuś na komentarze czy coś, to muszę się 500 razy wczytać w treść, żeby nie wyszło, że odpowiem na jakieś gówno czy coś. No i dawaj, 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 dawaj. Dokładnie tak, czemu ty od razu tego nie zrobiłeś, Crash? Czemu? Czemu od razu tak nie zrobiłeś? No, teraz w nagrodę to sobie okulary założę. Też mi nagroda. No i super. To teraz czas na Hang 'em High.
a day, mate. Dingledale's the name. And Uka Uka and Cortex gave me orders to bring the crystal to them during the Ice Ages. So give me the goods and shove off, or I'll roast yous. Ogólnie została chyba wycięta z tej gry jedna cutscenka, może nawet... Nie, tak, jedna cutscenka została wycięta, ponieważ Dingodile już dawno by się do nas zwrócił, ale zauważyłem, że teraz jakby nie śpieszyło mu się z rozmawianiem do nas, więc tja. No ale cóż, trudno się mówi, że tak powiem. Żeli papą, żeli papą. Jedyne co on tam powiedział to że ja jestem Dingodile, ja cię zaraz porobię, śmietniku ty. Co ty sobie wyobrażasz, co? Z kim, myślisz, że z kim ty tutaj tańczysz? No kurde, z Dingodilem, śmietniku ty. No to tak między innymi wyglądał dialog z Dingodilem teraz. Więc Hengem High to jest po prostu pierwszy poziom arabski w całej serii. I co ja mogę na temat tego poziomu powiedzieć? No cóż. Jest on naprawdę spoko, aczkolwiek tutaj jest debiut skrzynki, która jak widzicie się zmienia, czyli taka losowa skrzynka. I ona oczywiście również zadebiutowała w poprzednich poziomach, jeszcze w pierwszym Warp Roomie. Ale, co jest warte uwagi, nigdy nie czekajcie na to, żeby ona się, nie wiem, wylosowała do samego końca, ponieważ wtedy ona się szybko zmieni w metalową skrzynkę, której nie zniszczysz. Trzeba te skrzynki po prostu bardzo szybko niszczyć. O tak na przykład. Jak zresztą widzieliście, co przed chwilą zrobiłem. Trzeba to właśnie w taki ekspresowy sposób zrobić. Bez zbędnych jakichś tam ceregieli. No i widzicie, wszystkie skrzynki są zniszczone. Nawet nie musiałem tutaj się starać o jakikolwiek, nie wiem, odbicie się od tej strzałki. W oryginale trzeba byłoby tak, ale tutaj to możesz sobie na to pozwolić, bo zauważyłem, że Crash ma jakiś taki większy dystans, kiedy skacze, więc... To też jest oczywiście na plus. Bo dzięki temu Crash może robić takie niesamowite glitche, że to jest oficjalnie przegięcie pałki. I po raz kolejny losowa skrzynka. Tam widzimy w tle Wumpasy, ponieważ tutaj jest żółty klejnot, którego jeszcze nie zdobędziemy. Zdobylibyśmy go na pewno wcześniej. Ale teraz go nie zdobędziemy, bo na to nie zasłużyliśmy. Ojej. No ale przynajmniej zwykły klejnot zdobędziemy. I to jest jak najbardziej spoko. Ogólnie co do Hengem High, to słyszałem o jednej ciekawostce, że w 2017 roku, kiedy gra pierwotnie wyszła, to jednej skrzynki nie było w ogóle w tym poziomie i dopiero teraz ją dodali po aktualizacji. Tak przynajmniej na Bandipedii pisze, ale... Nie wiem ile w tym prawdy, nie wiem jak bardzo mogę Bandipedii ufać, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, bo ja jakby nie zwróciłem na to jakiejś szczególnej uwagi. Dobra, Giwis albo Giwis. Czyli poziom w średniowieczu i to jest drugi i zarazem przedostatni poziom średniowieczny. A szkoda, bo te poziomy mają ogromny potencjał na więcej takich tego typu poziomów, ale no okej. Powiedzmy, że twórcy nie mieli już pomysłu na te poziomy, więc dlatego wygląda to jak wygląda. I jakbym mówił zachrypiałym głosem, to to jest prawda, dlatego że kurde gadam i chrypkę mam potem, więc będę musiał się zaraz wódki napić, znaczy wody. Nie myślcie, że ja tutaj wódę ciągnę na tym let's playu, bo to byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No i to są właśnie te stalowe skrzynki, które możemy body slamem niszczyć. Znaczy stalowe, no te takie wiecie. Przed chwilą były zresztą. Może jeszcze one będą w tym poziomie. Ale raczej dostrzegliście je. O, merlińskich majtów nie ma, najgorzej. Czemu oni się tego pozbyli? Halo, to nie jest wersja amerykańska, tylko europejska. Ziomy, zwróćcie mi merlińskie majty, bo to śmieszne było. No i ta śmierć też była komiczna. Ho, ho, ho! Ale beka. Na szczęście jest ona niedaleko, więc nie płaczę z tego powodu. Życie się i tak nadrobi, więc... O to ja się nie muszę martwić. Bo i tak 99 tutaj będzie. Mówię wam to. Mogę wam to zagwarantować.
Kucacek! Kucacek, nie uciekaj, kucacku. Nie bój się mnie. O, i tutaj będzie żabka samobójczyni. Dosłownie. Sami sobie zobaczcie, co ona zaraz zrobi. No, i sama się seksplodowała. XD. To jest tak zwana żabka Terminator. Żabka Terminator, kurde. No i tutaj oczywiście sporo owoców Wampa zbierzemy, no bo nie ukrywajmy tego. To jest, pomimo że to jest drugi Warproom, to jest runda bonusowa, w której możesz sobie grindować dosłownie te Wampasy. Bo w żadnej innej jeszcze tak tylu nie można było zdobyć jak tutaj. Chyba że dopiero w późniejszych poziomach, ale późniejszych na razie nie liczymy, bo obecnie skupiamy się na drugim Warproomie. Pewne jest to, że zdobędziemy tutaj z dwa życia jak nic. Jeszcze jedno życie wleci na 100%. No widzicie, mówiłem. 29. Miałbym 30, ale no trudno się mówi. 29 to jest i tak sporo. Znam ludzi, którzy kończąc drugi Warproom mają ledwo 10 żyć, więc... Tutaj jakby nie będę wskazywał palcami, o kim mówię, ale... Znam takie osoby. No i gitara! Proszę bardzo! Więc teraz możemy śmiało rzucić wyzwanie naszemu Dingodilowi. Dingodilowi, kurde. Zobaczymy, jak konfrontacja pójdzie. Jestem ciekaw, naprawdę tego. Bo jak trzeba będzie, to ja po prostu wykorzystam swoje mocy speedrunnerskie i po prostu pocisnę go tak bardzo, że dosłownie będzie płakał w poduszkę. Że zadar z Crashem oczywiście, więc... Nie pozostaje nam nic innego, jak zacząć walkę. Right. Now you've gone and done it. Them crystals are mine. Break out the butter. I'm gonna make toast. No tutaj na razie przerwałem, ponieważ chciałem sobie podgłosić z powrotem, a raczej ściszyć. Bo ja tutaj operuję OBS-em, żeby wam podgłosić i ściszać w pewne fragmenty, gdzie postacie mówią. Jak widzicie, tak właśnie wygląda konfrontacja z Dingodilem. Nie jest ona jakoś super trudna, po prostu można wykorzystać moce speedrunnerskie, jak to mawiają. No ja niestety się spaliłem ze wstydu. No, ale generalnie konfrontacja polega na tym, że on będzie po prostu miotaczem ognia naparzał i... Ja sobie to oczywiście to trochę skrócę. Ja wam po prostu pokażę, jak to zawsze robię w oryginale i jak to zawsze robię teraz. Bo jest po prostu ciekawiej i sprytniej. I proszę bardzo, ledwo co on kurde cokolwiek zrobił i już zginął praktycznie. Świetnie. Double jump. Ho, ho, ho. Moc, która oczywiście jest jak najbardziej spoko. Nie ma co. I tutaj nie ma żadnego jakby komunikatu, ani od Uka, ani od Cortexa. Po prostu pokonaliśmy Dingodila i tyle. Za czym idzie, drugi Warproom mamy pokonany, więc teraz zostały nam 3, 4 i 5. I dobra, no to co, zaczniemy od ostatniego poziomu w trzecim Warproomie, Double Header. Haven't we gotten far for a pair of fuzzy marsupials? I am Dr. Nefarious Tropy, master of time and the creator of the very time twister machine you see before you. Uka Uka and Dr. Cortex have sent me to end this little charade, so you won't be leaving my area with the crystals, I swear it! Dalej podtrzymuję to, że uważam, że Dingodile już został pokonany. Entropy powinien być mimo co dla mnie czwartym bossem, bo jest on stworzycielem tego Time Twistera i uważam, że jednak
powinien mieć większy wkład w te całe warp roomy niż to, co Dingo Dial nam zaprezentował, czy Engine, bo Engine jest tylko zwykłym parobkiem Cortexa i nic szczególnego nie robi. Nie wprowadził nic szczególnego przede wszystkim do fabuły, poza tym, że jest, bo w końcu musi być klakierem Cortexa. Jak to mawiają. Więc jak dla mnie, no, Entropy został niesłusznie potraktowany ogólnie w Crashu Trójce. Nie mówię tylko, że w Insane, ale ogólnie. I powinien być tym czwartym bossem. To jest takie moje, takie, wiecie, osobiste zdanie w tej kwestii. Bo on naprawdę stworzył Time Twister i... Jak to w ogóle wygląda? Osoba, która stworzyła Time Twister, jest trzecim bossem. A osoba, która praktycznie jedyne kim jest, to jest klakierem i pomagierem Cortexa, jest przedostatnim bossem. To jest takie, kurde, nie wiem, mega hamowa moim zdaniem, bo przecież oni się tak ucieszyli, że Entropy tutaj jest, że on przecież włada Time Twisterem, że on może nas zaprowadzić do oryginalnych miejsc, gdzie były oryginalnie kryształy. A co Engine, kurwa, zrobił? Nic. Tylko to, że jest, bo w końcu musi być zastępcą Embryo, bo Embryo taki zły, niedobry. Jestem ciekaw, o co oni się tak naprawdę pokłócili. Pewnie Embryo obwiniał Cortexa, że twój plan był do dupy. Oj, zginę w sumie, bo dałem dupy już w tej rundzie bonusowej. O, ten twój plan był do dupy. Crash miał być unicestwiony, a ty co zrobiłeś? Gówno zrobiłeś. A ty, ja w przeciwieństwie do ciebie, to nie wypiłem tej potki, kurde, która zmieniła cię w Hulka. Więc pal gumę, Embryo. Nie jesteś już moim kolegą, już cię nie lubię. Nie będę się z tobą w wspólnej piaskownicy bawił już. Serio, mi się wydaje, że to tak wyglądało. Aczkolwiek możecie również swoje propozycje, jak to wyglądało, pisać w sekcji komentarzy. O kurde, dobra, lecim z koksem. Mówię, gdyby nie to, że miałem tego faila tutaj z... że musiałem zginąć w rundzie bonusowej, to teraz bym mógł już kończyć normalnie poziom. No ale niestety, takie rzeczy czasami się zdarzają i musimy trochę brać na to poprawkę i zdawać sobie z tego sprawę, że nie zawsze wszystko, co zrobimy, będzie na tip-top i super perfekcyjne do takiego stopnia, że wszyscy będą się cieszyć. Dobra, checkpoint to jest. I teraz zium. Fajne są w ogóle animacje, kiedy ci dwaj bracia cię uderzą. Po prostu Crash wlatuje w ekran i to jest, nie wiem, dlaczego śmieszne. Mnie to śmieszy bardzo. Nie, kurde, myślałem, że dolecę tam jakoś przez tą trawę, ale... No kurde, dałem dupci. Dałem dupkę. Mówię, myślę, że w tej sesji spokojnie przejdziemy sobie pierwsze trzy warp roomy łącznie z Entropim i od następnej sesji polecimy z dwoma ostatnimi i pokażę wam te relikty w najważniejszym poziomie, czyli w ostatnim, tym 31. I potem może sobie zrobimy livestream z tych reliktów, żeby później zakończyć to jednym odcinkiem, zdobywając 105%. I tak myślę, że to będzie spoko opcja co do Crasha Trójki. Więc wyjdzie tak plus minus 5 odcinków z Crasha 3, może 4. A potem Crash Team Racing Nitro Fueled. I tyle, i wszystkie gierki do podróży do Crasha 4 są zrobione, bo Team Racing robię tylko dodatkowo, bo jest to ostatnia gra, która wyszła rok temu i warto byłoby się po prostu za nią tak zabrać, żeby, wiecie, było tak, że o, ostatnia gra Crasha to tam 2019 rok, a nie raptem 2017/18. Road Crash. To jest jakby druga wersja poziomu motocyklowego, co widzicie, tym razem grana w nocy. I jest to trudniejsza wersja pierwszego poziomu, tyle mogę powiedzieć, bo naprawdę ta wersja poziomu jest mega triggerująca, jej bardzo nie lubię i szczerze powiedziawszy zrobiłbym wszystko, żeby po prostu pozbyć się z tego poziomu. Serio. Tutaj jest znak UFO, którego sobie oczywiście w tym let's playu zniszczymy, ponieważ on zabierze nas do tajnego warp roomu, a raczej do tajnego poziomu.
Czyli do tak zwanego poziomu gorącej koko, hot koko, wiecie o co chodzi? Zaraz tutaj za kolak będzie już kapucyna walił z wrażenia. Oczywiście sobie jaja robię, ale wszystko jest możliwe, kto wie. Ja tam nie wiem co on robi w swoim domowym zaciszu i wolę nie wiedzieć. Aj, tutaj nie udało mi się. No ale wiecie co, ten poziom sobie chyba pominiemy na 100% i po prostu wrócę do niego sobie poza anteną, żebyście nie musieli się triggerować, że ja będę non-stop restartował i tak dalej. Skupmy się może na razie na tym, co trzeba zrobić, czyli przejedźmy ten wyścig na pierwsze miejsce, żeby zdobyć chociaż kryształ. No ja się tutaj wrócę, bo mówię, ja tutaj od tego poziomu ja nie lubię robić tych poziomów motocyklowych na 100%, bo właśnie od tego poziomu zaczynają się te trudniejsze poziomy motocyklowe i one są naprawdę mega takie triggerujące. A teraz przynajmniej będziemy mieli spokój. Pojedziemy sobie, będziemy pierwsi i tyle. No, 5 skrzynek pominąłem. Smuteczek. Ale kryształ mamy i to jest fajne. Coś co było jakby najważniejsze mamy, więc tutaj nie ma jakby do czego się przyczepić. The Time Twister. Ile mamy procent gry? 23 już, o kurde. Wolno, tutaj strasznie wolno idzie wbijanie procent, powiem wam szczerze, bo nie ukrywajmy, ale Crash 3 jest bardziej rozbudowaną gierką od Crasha 2. Aren't going to back off, eh? Just you continue to gather crystals and see what I do. No i co ja tutaj wam mogę powiedzieć? No, Entropy oczywiście sobie pajacował. No bo cóż innego można tutaj wywnioskować poza tym, że on tam się podniecał, że oho, kim ja jestem, a kim ty jesteś, bla bla bla. A i tutaj dywan nam uciekł. To jest druga wersja poziomu arabskiego, jak zresztą widzicie. Trochę nawet lepsza bym powiedział, aczkolwiek nie lubię tego poziomu na relikty robić, ponieważ to jest mega problematyczny poziom i sam pamiętam jak Kudi się triggerował ogólnie, robiąc ten swój 24H stream. Pozdrawiam Kudiego, jeżeli to ogląda. Tutaj będę starał się nie ginąć, dlatego że tu jest ścieżka śmierci i będziemy mogli nas zebrać. No, to już sobie mogę pocmoknąć się w dupę. Tutaj byśmy mieli kolorowy klejnot do zdobycia. Niestety tego już nie zrobimy, bo zginąłem. A to byłby nasz pierwszy fioletowy kolorowy klejnot. W sensie fioletowy klejnot. A wiadomo, że jest kolorowy, no bo nie czarno-biały. Taka riposta, że tak powiem. No tutaj niestety klątwa na mnie spadła, co za tym idzie, nie uda mi się niestety zebrać. Smutek, smuteczek. Wrócimy tutaj któregoś razu, czyli w następnej sesji. No. Okej. W sumie na razie nie mam co ciekawego opowiedzieć na temat gierki, więc opowiem, co tam ciekawego u was, jak tam drugi miesiąc wakacji, bo ja to nagrywam 9 sierpnia, więc prawdopodobnie niedługo, znaczy po Crashu dwójce oczywiście, ukaże się to od razu, więc to już będzie prawdopodobnie połowa tego miesiąca. Jestem ciekaw, jak tam u was, jak tam wakacje se spędzacie, gdzieś pojechaliście ogólnie? Czy wszyscy w domowym zaciszu siedzicie? Jak tak, to powiedzcie, jak ten, jesteście z wiadomością, że do szkółki wracacie. No, mamy przezroczystą już platformę, ale ona w ogóle mała jest tutaj. Jak w Crashu trójce oryginalnym była ona taka większa, tak tutaj, kurde, jest naprawdę malutka. LOL. Ciekawe.
No ale w każdym razie opowiadajcie, jak tam u was. Bo ja mam małe plany co do połowy sierpnia. Gdzieś się wybrać. Jeszcze wam nie powiem gdzie, dlatego też robię te filmiki na zapas trochę, żeby nie było, że jak gdzieś pojadę, to jesteście bez filmów. Tak o was dbam, pysie moje, kochane. 33 życia. 33. O, i klejnocik jest. Fajnie, podoba mi się to. Jestem zadowolony z tego, że tak powiem, efektu. No, i proszę bardzo, pięknie. Nie ma co narzekać. No, szkoda, że nie ma tego fioletowego klejnocika zebranego, ale już się trudno mówi. Dobra, to może w ramach takiej odmiany zróbmy sobie Dynamite. Dynamite zrobimy sobie i nie wiem. O kurde, 56 minut, no to chyba będę musiał za niedługo kończyć odcinek. Ajajaj, myślałem, że się wyrobię jeszcze z bossem, ale no trudno się mówi. Wygląda na to, że nie jest mi to dane. Ale tego poziomu też nie robimy na 100%, bo nie opyla się. Serio. Bo tutaj i tak nie zdobędziemy wszystkich skrzynek, więc nawet nie będę próbował robić go na 100%. Tylko po prostu na totalnym speedrunie lecimy. Dokładnie tak, to jest nasz speedrun. No może nie do końca taki. No to też było złe. Więc zróbmy to inaczej, po polsku po prostu. Halo, halo. Jednak będziecie musieli przeżyć jeszcze moje towarzystwo, bo aktualnie znowu jestem sam i wolę dokończyć tę sesję, niż tak chamsko was zostawiać z... Powiem szczerze... No, wolę was tutaj jakby nie zostawiać na lodzie, więc kontynuujmy sobie dalej w takim razie z Crashem 3 z Ancient Logi i skończmy po prostu ten Warp Room i tyle. I na tym zakończy się nasza pierwsza sesja, bo czemu by nie... Na totalnym speedrunie lecimy z poziomem Dynamite. Wiecie, dynamit innymi słowy na polskie. I mamy tutaj naszego Baby T. Ale słodziak, Jezus Maria, on w wersji Ancient Logi jest naprawdę mega słodki, nie? Tak, ja to nagrywam tego samego dnia, tylko po prostu zdjąłem sobie okulary, bo przyznam szczerze, że na razie nie chciałem zakładać. Mam do tego swoje jakieś powody. Co to było? O kurde. Ej, to było naprawdę epickie w tym momencie, nie? Ogólnie no to mówię, no drugą sesję sobie poprowadzimy chyba też w taki sam sposób, że tryb premierki będzie. I tam, nie wiem, powracamy ewentualnie do potrzebnych poziomów i pokażę wam, na czym polegają relikty. A myślę, że same w sobie relikty zrobimy już na streamie. I po prostu zostawię zapisy z tych streamów na... publika, no bo wiadomo, to jest do serii. I przy okazji się wywiążę z tego, że hej, miałeś robić ten. Miałeś pokazać nam tutaj relikty. Bo w Crashu 1 i 2 to zrobiłeś ten. Montaż. Tak, zrobiłem montaż, bo uważam, że w Crashu 1 i 2, mimo że zostały one dodane i jest to już pewne, że relikty są w tej gierce, to jednak wolałem to zrobić w trakcie montażu, żeby tam przyspieszyć, bo... No jednak w oryginalnym Crashu 1 i 2 nie było reliktów. Więc trochę chciałem pójść za ciosem i coś takiego zrobić. Myślę, że nie macie mi tego za złe. W taki oto sposób Dynamite jest zaliczone na 100%. Wszyscy się cieszymy z tego powodu. Więc teraz czas na Deep Trouble. Trouble. Well, you've crashed a few parties before. But I never expected you to make it this far. If you don't turn back... I'm the Thousand Years
are suffering on you and the entire universe! Jak zwykle oni się tylko, jedyne co potrafią to odgrażać, nic więcej, więc ja nawet nie biorę tych słów, co oni tutaj mówią na poważnie i lecę po prostu sobie dalej. I to jest ostatni poziom podwodny niestety. I wbrew pozorom jest dosyć krótki. Serio, nie jest on jakoś super długi, jak na ostatni poziom podwodny. I tak, to mi się właśnie z tym poziomem pomyliło, kiedy mówiłem o Under Pressure. Ale fajne jest to, że nie ma jakby, wiecie, tych animacji spowolnienia, że jak ta cała motorówka, czy ta cała podwodna bazuka, wiecie, niszczy to wszystko. To cieszę się, że nie ma tak jak w oryginalnym Crashu Trójce, że jak powiedzmy dochodzimy do sekwencji, że ona musi dokonać autodestrukcji, to Crash jakby stoi i czeka, aż ta autodestrukcja się ukaże, bo to jednak czas przy tym leci. Więc dobrze tutaj ogarnęli, że to od razu, wiecie, możecie sobie już płynąć dalej, nie musicie wręcz patrzeć na to, jak ona wybucha. LOL, przeżyłem to? XD? Okej, okay, oszukałem system. Nie powiem, że nie. No teraz nie oszukałem systemu. Halo? Oj, jednak okazuje się, że sesja nie będę miał taką krystalicznie czystą, że wiecie, że jak usiądę, tak nagram. Więc trzeba będzie poedytować parę tutaj rzeczy, mianowicie tam rozmowę przez telefon, którą miałem przed chwilą. Ale myślę, że wszystko będzie miało swoje ręce i nogi niebawem, więc to tylko kwestia czasu jest. Dobra, jest gitara. Tutaj płyniemy sobie do góry. O, super. Nie uderz tylko w to, ponieważ wtedy zginiesz, Yamraju. Ale system oszukany tutaj był. Ale tu był system oszukany, bez kitu. Bo generalnie ta ryba powinna już mnie zabić, nie? Nie żebym coś, nie żeby coś, kurde. Ale jednak udało mi się tego uniknąć, co mi się bardzo podoba oczywiście. Okidoki. No i dobra, no to teraz możemy wracać. Już tam nie musimy do tego exitu iść, ponieważ teraz lecimy do specjalnej ścieżki, gdzie czeka na nas czerwony klejnot. Więc lećmy do niego. Bo on na nas tam czeka i stygnie dla nas. A czerwony klejnot, wiecie co będzie robił? Haha! Wiecie, kurde, gdzie będziemy mogli wrócić? Do Boneyard. Proszę bardzo, widzicie, kurde? Skrzynka z wykrzyknikiem nam odpaliła, kurde. Odpaliła nam właśnie, no. Ten tego. Do, alternatywną ścieżkę, no. To chciałem powiedzieć. Jezu, aż się zaplątałem. Fuck! Nie! Dobrze! Ale porobione, bez kitu. Aż mi się ciepło zrobiło trochę na duszyczce. Dobra, tutaj się zniszczyły skrzynki. Już była animacja śmierci, widziałem to przed swoimi gałkami ocznymi. Nice one! Pięknie, pięknie, ultra 100%! To teraz tylko ten, Entropy, i będzie Gitarson. To zasługuje na ten, na taniec Crasha, nie? Crashik niech se zatańczy trochę. Dla sportu, dla wygibasów!
Jezu, odwala mi, kurde, to przez tą pogodę. Jest tak cholernie gorąco, 30 stopni na dworze. Dobra, doktor Entropy, let's do this shit, jak to mówił Zakol. You little vermin are way too stupid to understand what you're getting yourselves into. This time you've done it. Dobra, dobra, nie pajacuj tam, Entropy. Zaraz cię tu porobię. Zgaszę cię jak kiepa na czole normalnie. No więc Entropy polega na tym, że walczymy teraz z nim w tym jego, powiedzmy, można by powiedzieć, miejscu, gdzie mamy multum zegarków i tak dalej. No i on będzie na nas rzucał takie, powiedzmy, czary mary, które będziemy musieli unikać. Te takie kule, które... Jak Crash będzie miał bezpośredni kontakt z nimi, no to oczywiście zostanie spalony na własną śmierć, bo nie na czyjąś. I teraz podróżujemy pomiędzy wymiarami. Na początku byliśmy w kwaterze Entropiego, teraz jesteśmy w Chinatown. Dosłownie i w przenośni. No i teraz mamy ostatnią konfrontację, gdzie z Chinatown pojawiamy się w czasach egipskich. I to jest naprawdę mega fajne i ja zawsze to lubiłem w konfrontacji z Entropim, że... Przynajmniej mamy jakąś różnorodność i nie wygląda to jak, wiecie, że macie jedną arenę i walczcie na tej jednej arence. To naprawdę jest mega fajne i chapeau dla oryginalnych twórców i chapeau dla Vicarious Visions. Ej, proszę bardzo. Hehe, 1-0, frajerze. Death Tornado Spin. To jest to. To jest to, na co czekałem. Lecimy z powrotem do Time Twistera. You insolent, insignificant morons! By defeating Entropy, you have placed us all in grave danger! Crash, Coco, you must realize that this Time Twister machine is very delicate. Without Dr. Entropy's constant care and control, who knows what it will do? Co za frajerzy, jak oni panikują, nie? Trzeba było, kurde, ogarnąć petardę, a nie co teraz, kurde, panikujecie, frajerzy jedni. Co, pokonało się Entropiego, to już panika, nie wiecie, co się będzie działo w Time Twisterze, jakieś anomalie czy coś. Gówno, prawda, żadnych anomalii nie ma. To jest w ogóle pierwszy kolorowy klejnot, jaki zdobyliśmy. Mając 31% gry. Ładnie. No dobra. Niby tutaj mamy te 31%, ale... Nie, czekajcie, nie mamy. A to kurde ci. Trzeba zapisać, bo bym save'a nie miał. Teraz mamy 31%, no. Ale tutaj już się poczułem jakby, kurde, nie wiem. Grę przeszedł. Dobra, moi drodzy, to była pierwsza sesja z Crasha Bandicoot 3 Warped. Mam nadzieję, że wam się ona podobała w premierce. Następna sesja również będzie w premierce i przejdziemy sobie świat czwarty, świat piąty. Coś tam trochę powracamy, więc następna sesja też góra godzina, może trochę ponad godzina, ale na pewno nie więcej niż tam 2 godziny, bo maksymalnie do 1,5 godziny, ewentualnie godzina 20, więc tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę ten let's play i że wam się on podoba. Jeżeli tak, to łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, po więcej. Wpadaj na grupę na Facebooku i na Discordzie, linki są pozostawiane w opisie. No i cóż, mam nadzieję, że jestem informatywny i w sposób ciekawy prowadzę let's play. Trzymajcie się, cześć i... Adios!